Cześć, niestety ze smutkiem muszę stwierdzić, że Arthur Morgan nie żyje, walcząc z Mike'em. Na pewno do tego też przyczyniła się jego choroba. Szkoda, rozpoczynamy epilog. Jest to swoisty... One, me who went and shot him. Seemed like he deserved shoot. I'm sure he did. But I've been thinking, ain't it about time you stop being the man making them decisions? I'm trying. Are you? I think so. Jest to swoisty pomost między wydarzeniami z Red Dead Redemption a Red Dead Redemption 2. We should have just gone to Tahiti. Jak widzicie, Tahiti or killing? Come on, John. Please, try. Try what? We gotta... live somewhere for more than just a few weeks. Okay. Let's see what we can find in Strawberry. What do you know about Strawberry? I know they like good, honest, hard-working men a whole lot more than angry killers. So make yourself good and honest. I am always honest. Maybe not always good, but I'm always honest. My whole life I've been surrounded by fools with moral codes. Here's the moral code. Look out for folks. Stop trying to act like some hero in a book. What do you know about heroes and books? My reading's getting pretty good. Well, read different books then. The books is Jack's. And, well, maybe he's doing most of the reading, but still. You're a bad influence on your mother, boy. Boy. Man, this is a hayride. Jak widzicie, gramy Johnem Markstonem. On your mother. With your books. Which books was that? You know, that dime novel, Boy Calloway and the Men from the Moon, or whatever it was. I'll do my best to find better reading material, Bob. Is that what you like, then? Western tales? Boy. What's that, sir? Do you enjoy tales of the Wild West? What a way to see the country. Not so much. Anymore? I've been reading about knights. You know, of the Round Table. The king. What's his name? There's King Arthur, and there's Sir Lancelot, and the Lady Guinevere. Widzicie, ja przepraszam, że mam przerwę, ale chcę zobaczyć, czy tutaj te postępy, które mieliśmy, są z nami. Tak, mamy tryb popularny 79%, kompedium, to wszystko widzę, wyzwania zostało i mam nadzieję, że jesteśmy w ogóle na tej mapie, której do tej pory byliśmy, tak. I tak przypuszczałem, widzicie, będziemy eksplorować prawdopodobnie w epilogu tutaj tą wschodnią część mapy, Blackwater i tak dalej. W ogóle wydarzenia się dzieją kilka lat po tym, jak Arthur Morgan zginął. To chyba mówiłem wam. Tutaj musimy dosyć wolno jechać, żeby nie zgubić towaru. Jest to jedna z wytycznych dotycząca zdobycia złotego medalu. Więc ja się tu nie śpieszę. Ta minuta w tą czy w drugą stronę to nie gra roli. Ważne, żeby tutaj dojechać nie niszcząc niczego. Musimy się trzymać dobrze drogi i nie najeżdżać na jakieś kamienie, kłody, drewna. Powiem wam, no, ja jestem strasznie taki... smutny to, co się stało. Niestety nasza postać już... naszej postaci już nie zobaczymy. No ale to było widać po twarzy, jak choroba niszczy Johna. Nie Johna, tylko tego, Boże, Morgana, jak on się nazywał. Ja pierdziu, zapomniałem. Teraz gramy Johnem. A, Arthur. No właśnie, widzicie, za dużo tych imion się myli strasznie. Been a long time.
No niestety nie ma Red Dead Redemption na peceta. Na razie nie ma chyba planów takich. Fajnie by było, jakby wyszedł jakiś remake, może, bo remaster to nie, ale remake pierwszej części gry i jakby gra też została wydana na peceta, to byłoby fantastycznie. Na pewno byśmy nagrali serię, bo powiem wam, gra jest kapitalna po prostu. Polishing some rich fella's boots or some such. Me too. See if me and the boy can find some laundry work or something. Czekajcie, by tu mamy iść. Oj kurde, już miałem drzwi wyważyć. Help I wanted. I'm hoping I can help you. I saw the help wanted sign outside. Sure, but you're a bit old to be stacking groceries and running errands, ain't you, son? Well, I ain't too proud to do nothing. As long as it's honest. And it pays. Time's hard, Mr. Milton. Jim Milton. Yeah, my wife and I, and our boy, we was robbed a few days ago. Lucky to get out with our lives, we was. Now, well, we need money. There's bad folk out there. Tell me about it. Got a wagon by any chance? Sure. Well, then maybe you could run some goods up to Pronghorn Ranch for me. You know, head west past Owen-Gila, then follow the road north, leads right there. I don't know where that is, but I'm sure I can find it. I can leave right now, if you'd like. It's Getty's place. Fine fella. Where's the wagon? It's just outside. You know, I should go tell my wife, and then I can come back and get loaded. Well, my boys can load you up while you go find your wife. Okay. Okay. Udaję się do gabinetu lekarza, aby spotkać się z Abigail, ale ja muszę tu wywozem podjechać, czy nie? Nie, no chyba nie. Żeby mi tego konia ktoś nie zwinął. Nie wiem, czy pamiętacie, tu też była taka misja z Arturem. Musieliśmy coś tutaj zrobić, ale dokładnie co, już nie pamiętam, bo to było dosyć dawno. Dziękuję, I found some work. Me too. Delivering goods out to some ranch. Cleaning a doctor's surgery. Fine living. It is, John. Oh, it is. This is the way to it. I'll take your word on that. Well, what do you suggest now? I'll stay here. Get on with the work. You deliver them goods and then collect me. Okay. And John, I love you. Don't you forget that. Not ever now. I won't. A ten John tak podobny do Artura. Wróć do swojego wozu. Teraz musimy chyba jechać powoli, żeby niczego nie zwalić, a nie wcześniej. Chyba źle wam powiedziałem. O kurde, to kawał drogi jest. O mater deo. Będę się starała się powoli jechać, żeby niczego nie zwalić. Nie ma co się śpieszyć. Dopiero teraz jest ten wątek, żeby niczego nie zwalić, a nie wcześniej. Widzicie, ja tutaj sobie chyba coś pokiełbasiłem. Dobra, mamy zadanko, robimy. Generalnie kasiory to chyba nie mam nic. To znaczy nawet nie wiem, czy ja mam... aha, nawet broni nie mam, kurczę. Tylko trochę przedmiotów mi zostało. Wędka. O matko. Broni nie ma, to się trochę czuję jak bez rąk. Tych terenów żeśmy nie eksplorowali. Więc fajnie, że epilog jest właśnie w tej części mapy, gdzie nas jeszcze nie było. Tutaj powinno nam wpaść złoto, jak nie spieprzę. Nie zwalimy czegoś.
No, mamy na mapie zaznaczone wszystko. Chyba że, moi drodzy, wcześniej zagramy w Red Dead Redemption 3. Bo to też nie, nigdy nic nie wiadomo, co tam producent szykuje. Na pewno GTA 6 będzie, tak? To już mówiłem, zresztą też wiecie o tym. Powolutku, bo zaczynają się nam tutaj te rzeczy przemieszczać. Jak coś wypadnie, to nie będzie złota. Brakuje mi tam jeszcze, nie wiem, z 10 medali, żeby wbić sobie ten pucharek. Boże, pucharek, źle mówię. Osiągnięcie. Gram na PC-cie, nie na konsoli. Piękna grafika w tej grze jest po prostu fenomenalna. W ogóle te szczegóły w tej grze są po prostu kapitalne. Dbałość o szczegóły, detale. No i podobno ktoś wyczaił, że robotnicy podczas montażu torów, wbijając jakieś tam gwoździe czy szpilki, było widać, że ten gwóźdź się wbija coraz niżej i później jak zostanie już wbity całkowicie, robotnik rusza dalej, przybija kolejnego gwoździa, nowego, nowe miejsce. Także takie drobnostki, a naprawdę no, cieszą. Zwróćcie uwagę nawet na te nasze koła, jakie są brudne, obłocone. Nawet było to fajnie tutaj pod kołami, widzicie, bulgocze tak. No, świetna sprawa. Gra jest też dosyć zasobożerna. Gramy w 2K. Większość detali mamy na ultra, no i mamy takie 60-70 klatek, to nie jest za dużo, jak na 3-letnią grę. Co, bo ja chyba nie mogę... nie mogę sobie lornetki aktywować. Oj, to tutaj, w prawo. No to chyba koniec. You Mr. Geddes? No, sir. I'm Mr. Dickens, his overseer. Jim Milton. I'm delivering some supplies from the store in Strawberry. Okay. This is quite a place. Yes, it's beautiful. Oh. They send everything? Yeah, I think so. So, partner, your boss? You looking for hands? Why? You looking for work? Yeah. My wife, we was in business with her family and turned sour. It's long story. Yeah, I don't know. Married hands, it's a lot of trouble. I'm a good worker. My wife, Agatha, even our boy, Lancelot. We'll all work. Big man around, boy? Get the hell out of here. Now. That ain't very neighborly. And threatening us is neighborly. Hey, mind if I enjoy one of these apples? Put that down. Delicious. Oh, when's boss man gonna sell this place, boy? I don't think there's any plans for that. You boys want a drink? It's some fine scotch whiskey. Put that down. Put that down. Oh. These supplies for the season. Get off the farm. Come on. We know when we're not wanted. Get down from there. No kurde, konia oni ukradli. Come back here. Take that horse if you need it. Go easy on him. Szybko musimy wskoczyć na ten. Dobra, udało się. Ja pierdziu. Udało się to zrobić, bo z tym skakaniem na konia. Kurde, Bela, żeby mi
bidę narobił. Myślę, że złoto będzie, bo tutaj żeśmy nic nie spieprzyli. Może to był test? Hey. Thank you. Milton, isn't it? Those boys are out of Laramie, work for Mr. Abel. Thank you. Don't mention it. Listen, I ain't looking for no charity or nothing, but I was serious. You got work? We'll work. I can do anything. We got robbed ourselves a few days back. We ain't got married hands here. You're married. Work harder than any one of them. I'm real honest, and my wife, even though she's got fancy thoughts, she'll work. Seem kind of desperate. What trouble you in? No trouble, sir. Aside from her brother, he tricked us and robbed her of her inheritance. We're good people. We'll work. Even Lancelot. What does Mr. Geddes need with a boy? Just another mouth to feed. Just please give us a chance. I can handle myself okay. You know that already. Yeah. Makes me wonder just who would have robbed you. But we'll give you a chance. I'll let Mr. Geddes know when him and his wife return tomorrow. Thank you, Mr. Dickens. I'll go get my wife. No, you stay here. It's getting late. We'll go get her in Strawberry. We'll bring her here tomorrow. We need you around in case any more of them Laramie boys turns up. There's a little cabin out yonder past the ranch house. Things work out, y'all can stay there. Thank you. You'll not regret this. Yep. Go get yourself settled. We'll have work for you tomorrow when Mr. Geddes returns. No i proszę, fantastycznie. Tylko jeszcze potrzebuję trochę rzeczy, broni, medykamentów, amunicji i będzie dobrze. I trochę kasy jeszcze się przyda. Dobra, ukończyliśmy chyba misję koło. Mam nadzieję, że złoto wpadnie. Epilog, część pierwsza. Rancho Pronghorn. Dobra. Złoto. Nie może być inaczej. Dotrzyj do rancha Pronghorn. Nie gubiąc żadnych zapasów, odzyskaj skradziony wóz w czasie poniżej 1 minuty. No dobra. Ludziska, co robimy teraz? Chyba kolejne zadanie, które tu mamy. Pod tytułem proste przyjemności. Bierzmy się do roboty. Wiecie co, ja jeszcze bym ewentualnie wrócił się, chociaż nie wiem, czy ja tutaj mogę. O kurde, spokojnie. Przeszukać ten budynek, aczkolwiek... tu raczej chyba nic nie znajdziemy, więc nie wiem, czy warto tracić czas. O, czekajcie, tu mamy jakiś prowiant. Dobra. Proste przyjemności, kolejne zadanie. Przypuszczam, że coś tutaj na farmie będziemy robić. Mr. Geddes, this is the new ranch hand I told you about. Well, I heard you had some trouble with your welcome, but you kept your nerve and protected my property. Nah, it was nothing, sir. Mm-hmm. I'm David Geddes. Pleased to meet you. John, Jim, Milton. Thank you for the opportunity, sir. You and Mr. Dickens. Well, you work hard. You be honest, you'll get your keep. I promise you that. Boy has a family. Oh, lucky man. Then you better work extra hard. Good day, howdy, sir. Gentlemen. Sir. You hear that, John, Jim? Extra hard. Hey, get over here. Mr. Dickens? Go find old Jim Milton here something to do. Make sure he works extra hard. Sure, Mr. Dickens. Zacznij to robić. I was on my chores anyhow. Say, is that your family getting in the wagon up there? Ah, believe it is. Mind if we go welcome them? Not at all. Hey, is it true what they said about you when you arrived? That you ran off those hired guns? Look, can we not discuss this in front of my wife? Oh, no, sure. Yeah, of course, mister.
I don't want a warrior. Oh, yeah. I hear that. No, ciekawe, jak się tutaj ta historia znowu rozwinie i zakończy. Jim Milton, how fine you seem. This kind man just collected us. Thank you, sir. I think we can be okay here. It's ranching work. This place is kind of... It's fine. But I hear you began your career in ranching by throwing your weight around. Real wise, Jim. What was I supposed to do? The place was getting robbed. So you show everyone who's boss? Real fine. I didn't have much of a choice. I gotta go. Jack, when you're done in here, come on out and lend a hand. Dobra, dobra. I was going to milk the cows. Come on, I'll do it. You are gonna milk the cows? O matko. Sure. Why not? Oh, I don't know. I thought you was, I'm a ranch hand. A new one, at that. When you got here, them hired guns? I was just getting my wagon back. That's all. Weren't nothing. Oh, it weren't nothing. It was about time someone stood up to them fellers. No. Where are you from, anyway, partner? Around, you know. Up north, mostly. Been in these parts before, but that was years ago. Oh, it's changed. The rich fellas are coming in and buying everything, the ranches. But, well, it ain't as wild as it once were, at least. There is that. Say, if it ain't too personal a question, are you a gunslinger, mister? Mm-hmm. Good Lord, no. Nothing like that. Now, just a ranch hand then. Just a ranch hand. Failed at a bunch of things, like most men. Well, I feel a whole heap better having a ranch hand like you around. That is for sure. Let's see how you feel once you see me work. Dobra, będziemy chyba doić krowę. Ja pierdziel. Yeah, we used to have a bunch of women here did most of the milking. Yeah, but most of them drifted off. Okay. You fine with milking? You know, I ain't really done much of it. Could never really get the hang of it. You serious, mister? Sure. It's Jim. Jim Milton. Hey, sit down, I'll show you how. Approach her calm now. She don't take too kindly to surprises. Almost got a pail full. No proszę już. Napełniliśmy to mleko chyba w 2 sekundy. Hey, Pa. Is that your boy? Sure. Abe, Lancelot. Well, hey, Lancelot. Hey. We're gonna make a dairy maid of your Pa yet. I never thought I'd see the That's day. Enough, Jim. Watch and learn, partner. Come on. We all How about you and the boy, keep... help me clean out the stables? Sure. Come on, son. W ogóle mamy tutaj czasówkę, więc nie wiem, czy to... Czy bez pomijania tych filmów damy radę. I like it. I got imaginative parents, sir. I can tell. Now, it ain't pleasant work, but it's gotta be done. Mr. Dickens said... I know what he said. We'll do it. Won't we, boy? Mm-hmm. Okay, co teraz? Gnój? Okay. Well, you get them stalls cleaned out and I'll see you later. Bye. Okay. Jack, let's just try and take some pride in this work. Hard as it may be. Boy, bring that wheelbarrow over here and keep it close to me. Yes, sir. O kurde, pieczona. Będziemy tutaj gówno zbierać. You're a long way from Angelo Bronte's mansion now. Sorry, sir. Nothing. Ew. We'll be
moving up. Look at this horse shit. Ale kurczę, no tego to się nie spodziewałem, że będziemy tutaj zbierać gówno w stodole. Ale powiem wam, że fantastyczny pomysł. Szkoda, że widły się nie brudzą tego gówna. Ostatnie główienko. Siup. Siup. Reckon even your mother would say we're almost done here. You finish things up, I'll go check on her. Okay. Udę się do domu, aby porozmawiać z Abigail. Hey. Hey. Where's Jack? Shoveling shit in pursuit of the better life you want. Same as I've been. Won't do him no harm. I know. Guess maybe we can last here. Survive. Do a little better than survive for once. I'm tired of fleeing, John. So, well, you know. Me too. Chyba koniec misji. Bez poduszek śpią? I'll put some coffee on. Chyba, że miały być, a bo mogą być głowę podniesioną względem łóżka. O, taki niedopracowany szczegół. Pytanie, czy złoto nam wpadnie. 3 dolary zdobyłem. O, złoto. Super, cieszę się, nie będę musiał powtarzać. Także dwie misje w tym odcinku na złoto. My mamy dwie kolejne misje. Jedna jakaś ojcostwo dla początkujących. A tutaj mamy rolnictwo dla początkujących. A co to jest tutaj? Dojenie krów. Generalnie w tym odcinku to myślę, że chyba tyle. Już nie będziemy ciągnąć na siłę. Tutaj jeszcze widzę, że jakieś mamy... części mapy nieodkryte. Tutaj cała południowa część mapy jeszcze jest też nieodkryta, więc myślę... W ogóle epilog składa się z dwóch części. W każdym epilogu jest około 10 misji, więc powiem wam, że jeszcze sporo gry zostało przed nami. Poza tym ja jeszcze będę chciał wam pokazać... Jak sobie tutaj wejdę. Tu mamy postępy. Czekajcie, to było kompendium. A właśnie, zobaczmy te gangi. Tu mamy 75%. Znaleziono obozy gangów. Tu też można byłoby odszukać te obozy i je zinfiltrować. Nie wiem, czy w ogóle będę mógł w epilogu to zrobić. 2 na 4. Znalezione kryjówki 2 na 2. Zabici członkowie gangu 309. 180. 27. Znaleziono obozy gangów 0 na 2. Nie wiem, czy to... ale to chyba też jest, tak, bo tu mamy postęp. 66, 77, 75. Chodzi mi o to, że... roślin to tam zbierać będziemy, nie będziemy. Tylko chodzi mi o to, że są w grze takie coś jak łapacze snów. Są skamieniałości. Czyli kości, jakieś tam różne prehistorycznych różnych stworzeń. To też będę chciał wam pokazać. Coś tam jeszcze jest, ale już nie pamiętam dokładnie co. Także myślę, że jakieś kilka odcinków to też nagram w związku z tym. Samych rybic, jak widzicie, 30. I może nagramy jeszcze kilka odcinków odnośnie właśnie legendarnych zwierząt. Będziemy polować na nie i tak dalej. Więc no jeszcze trochę gry przed nami zostało. Tym bardziej, że mamy tutaj, jak widzicie, 81% ukończony tryb fabularny, a całkowity stopień ukończenia gry to jest 74%. Tutaj będzie najgorzej z tym kompendium. Tych zwierząt jest tutaj bardzo dużo. Wyposażenie mamy tylko 18 na 77. Także nie wiem, kiedy ja to wszystko w ogóle znajdę.
co tu możemy odkryć, tak szczerze powiedziawszy. Także tu jest dużo tych rzeczy. Mamy też multum wyzwań. Jak widzicie, tutaj musimy obrabować dwa dyliżanse lub sprzedać skradzione dyliżanse paserowi. Ukończ poprzednie wyzwania, aby odblokować, więc tutaj tych rzeczy jest naprawdę dużo. Myślę, że też to już może tego nie będę wam nagrywał i dupy zawracał tym, ale jakieś tam drobniejsze, może nie drobniejsze, a ważniejsze rzeczy wam pokażę. Także to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że filmik się wam podobał. Jeśli tak, możecie zostawić w ramach podziękowania łapeczkę w górę. To wszystko, cześć!